Dziadek, dziadek, wstawaj! Nie, 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 łysy, łysy, chłopie, zostaw mi tu mojego współlokatora, z którym ja pod jednym dachem śpię. Nie no, dziadek musi wstawać, wioskę trzeba rozbudowywać! Nie budź go, on jest potem taką zrzędą. Chłopaki, ja mam prośbę, czy wy możecie iść do jaskini po ten stóp łokorzeń, jak to się tam nazywa, bo ja już mam dość tych wypraw, ja już mam dość tej jaskini. Będziemy tam 3/4 życia, ja tu zaraz obudzę dziadusia na spokojnie, się nim zaopiekuję. My rozbudujemy wioskę, wy wrócicie tutaj z itemkami i będzie super. Jestem za. Ja też jestem za. Bardzo podejrzanie to brzmi, ale okej. Adi, ja nie rozumiem, co masz tam z tyłu głowy. No wiesz, no ja też bym chciał zostać, no. A ja ciebie wysyłam z matkiem, o. O kurczaki. A bez Niko z Skepciem. O! O! To jest to duo. Bez nie współczuję. Tam radę, my sobie poradzimy. Kepcio, ja tobie współczuję, już raz mnie zgubił, nie? Więc ty się tam pilnuj, Kepcio. W następnym odcinku ratujemy Kepcia. Tragedia, nie? Tak może być. Ej, bo tutaj z farmerką, co ty z nią robisz? Ej, farmerka nie chce ze mną tańczyć, ona jakaś lojalna, a jednak nie. Proszę mi farmerkę zostawić, proszę mi farmerkę zostawić. No, zostaw farmerkę. Chodź tu, co robisz? E! Z kim ty tańczysz? Ona już to nie jest zainteresowana. Ja stąd uciekam, tu się za dużo dzieje. Kepciu, chodź, chodź, Kepciu. Kubuś, Kubuś, co robimy? Powiedz mi, bo ja nie mam pojęcia. Ja w tej wiosce jestem pierwszy raz. Ja się zastanawiam, dlaczego Lesio za tobą chodzi. Ty go jakoś przekupiłeś? A, no to jest my G, to jest my G. No, to jest mój nowy Kepcio. Nie no, musimy rozbudować wioskę, na pewno musimy postawić jakieś domki, okay. Ale tu jak pada, to się błocko robi, nie? Ja bym tu zrobił jakieś podłogi eleganckie, żeby można było przechodzić tak, z jednego do drugiego bez ubrudzenia sobie nóg. Okej, okay, ja takich rarytasów na dawno nie widziałem. Ale daliśmy radę. Dobra, skakujemy, gotowy? Lecimy! Tu już masz ten! Tak, jest ten korzeń. I możemy go zniszczyć, czyli mieliśmy rację, te lepsze siekiery. Dają już radę. Prawda, i dużo tego wyleciało, nie? No, 6 słupów korzeni mam, dobra. Dobra, to pozbieramy kilka. Bez niej może z Kepciem też coś zbierze i powinno być git. No, ja to bym na nich nie liczył. Ale weźmy nie zgub dzisiaj, dobra? Dobra, damy radę. Ja się boję kopalni, bo tam ciemno. Spokojnie, ja cię obronię. Chcesz jedzonko? No! Ja mam takie dobre, stary. Poka! Już ci wyrzucam tutaj, trzymaj. Wow, ile ty tego masz, stary? A mogę się taką szamać? Możesz, w samej będziesz miał dodatkowe 2 żyćka. Ty faktycznie ekstra. Słuchaj, ja będę stawiał teraz tak, jedną szopkę taką ładniejszą, pyk, i musimy to wybudować do końca. To ja ci pomagam tutaj. Ej, chłopie, jakaś dziewczyna moja nowa tutaj. Dzień dobry, proszę pani. O, kurczę. No, Marysi się to nie spodoba, ale musimy jej łóżko zrobić, to w tej ładniejszej szopce jej postawimy. Stawiam drzwi. A ty postaw resztę. No dobra. Dobra, dzięki. A no niech będzie, no. O, kolejny korzeń, biorę. O, to ja ci tu będę świecił, bo trochę ciemno jak świeci, jak zbierasz korzeń. A jaka jest szansa procentowa, że zaginiemy? Myślę, że w twoim przypadku to 30%. No to mało. Gdak! O, ale go działałem z kilofa. On ci ucieka, pomogę ci. Brawo. Proszę bardzo. Ja się zajmuję już, słuchaj, robieniem podłogi delikatnie, żeby nam te ścieżki eleganckie powstały. Kłodowa szopa, ukończono budowanie. No, no i elegancko, no. Mamy to. No słuchaj, stary, bo tutaj jest marmur. My go nie możemy zebrać, bo trzeba zrobić znowu te takie leśne kilofy. Tylko, żeby zrobić leśne kilofy, potrzebujemy supłokorzeń. Także musimy zebrać supłokorzeń, wrócić do bazy, zrobić kilofy i później zebrać marmur. A jak zbierzemy marmur, to gościu, taką będziemy mieli wioskę dowaloną. No dobra, to zbieramy ten supłokorzeń i robimy fajne kilofki. Jedziemy, gotowy? Dobra, wchodzimy. Tak jest, dawaj. A jeszcze by w tej jaskini nie było, ja nie wiem, czego się mogę tu spodziewać. Ty, to chyba to są te pnącza, o których mówił Matek, tak! Kurde, ile tego wypada? No, dobra. O, stary, deszcz pada. No pada, pada, widzisz, o tym mówiłem właśnie i teraz już normalnie można biegać, bo mamy chodnik, tak? Ty, bo tu pająki, skorpiony mnie atakują. No to nie jest najprzyjemniejsze miejsce na świecie. 2 skorpiony, pomóż, pomóż, pomóż. A? Dajesz radę? Dałem jakoś radę, no. A jak mamy takie zebrać, które jest na suficie? Chyba nie da tego. Słuchaj, zaskoczy się moim Big Brainem Kepciowskim. Buduję schody, chłopie. Widzisz to? Ale to wymyśliłeś, stary. Ale musisz to siekierką rozwalać, nie kilofem, wariacie. Zbieraj to, bo to spada, uważaj na głowę. BHP. Mega zimno jest. Bliska, głód jeszcze w ogóle, ty. A ja też, ja tu zaraz chłopie wykituję. Ja myślałem, że jak stąd zostałem, to będę bezpieczny, a tu się okazuje, że stąd są tarapaty. Dobra, gdzie te korzenie?
O, jest kolejny, biorę. Ja się boję, że my nie trafimy do wyjścia później. Gdzieś widzimy, z tego co pamiętam, tutaj jest dużo wyjść z tej jaskini. Łaj, ty potwory, 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 potwory! O, ja cię kręcę. Ale mnie dziabnął. Brawo. Ty, jeszcze jeden tu jest. Dobra. Ej, stary, ja mogę palisadę wybudować. Zróbmy to. Co to? Taka brama wielka? Tak. No to stary, lecimy, dawaj, zaczynałem budować. Pyk. Pyk. Chłopie, zanim oni wrócą, to my tu zbudujemy całą wioskę. W sumie to można lecieć, bo już mam aż 30 plus 11, szybko na tantyka 41. No to myślę, że dla każdego starczy. No ja mam 7, ale to dlatego, że ja tutaj broniłem ciebie, tak? Dobra, dowracamy. No to dawaj, jestem ciekaw, jaki poszło. Oni to pewnie 4 znaleźli. No ja myślę, że oni nic nie znaleźli. O, mam kolejne. Ja ciosłanie, spokojnie, ciosłanie, zbieraj. Ej, dobra, Kepcio, skończył mi się miecz. Wróćmy do bazy. Mamy trochę już zebranych tych surowców. Ty, ale jak my znajdziemy wyjście z tej jaskini? Pamiętasz, którędy przechodziliśmy? Nie, totalnie, no. Ej, stary, nie, no! Nie gadaj, że ci kopa zrobiliśmy! Przecież nie byliśmy tutaj. No, to mamy problem. Zero kontaktu z chłopakami. No i kończ to, farmer. Pyk, ostatni element? Ale to wygląda. Mamy to. Wszystko. Fajnie to wygląda, fajnie, podoba mi się. Dokończę, dokończę już, no. Tutaj nam dobuduje płotek, patrz jaki fajny będzie. Taki iririri. Ej, coś tu krzywo też u mnie architekt wyrysował, wiesz? Tak jak patrzę, to... Aha! To nie nasza wina, to nie nasza no wina. Nie! Im się coś nie spodoba, to niech to sami budują, nie? Też mi się tak wydaje. Może się rozjaśni, ale w nocy pamiętaj, żeby też być uważnym, bo tutaj różne niebezpieczeństwa czekają na nas tej nocy. No już jedno widzę tutaj. Skacze przede mną. Owieczka? Nie, ale... Jest! Chodź! Wyjść je! O kurde! Ja bym przekonany, stary, że już nie znajdziemy tego. Wychodzimy. Ale zbudowałem, stary. Ja pierdykam. Mega dużo już tego powstało. Ja mam tu całość nam ogrodziłem prawie. O kurczaczki, jaka tutaj rozbudowa! Dzień dobry, witamy serdecznie. Tu widzę beton, żeście wylali. No jest! Beton jest ognisko, a zobacz jakie ogrodzonko tutaj zrobiłem, kapitanie, widzisz to? No tu trochę się coś porobiło, ale to architekt źle wymierzył, a to dziadek, więc to nie moja wina. Właśnie nie wiemy, kto plany robił, nie? Ale coś jest krzywo, podłogi krzywo. Dobra, musimy iść do bazy. O, jeszcze noc jest. Jeszcze jest noc. Dobra, biegniemy, nie bijemy, się unikamy. A żeby rozbudować wioskę, trzeba korzeń, tak? Tak. Mamy bardzo dużo. Mamy to za dużo powiedziane. Ja byłem ochroniarzem, on ma dużo. Okej. Czyli mamo, jak znowu stajesz przed jaskinią? Nie miałeś nie mówić, Jacobowi. Aha, czyli ty taki odważny jesteś. I już wiem, z kim na wyprawy nie będę chodzić. Ale mnie dziabną. Zostaw Kepcia! Ała! Nie bijmy się. Poczekaj, poczekaj. Te, dawaj do tego dużego! Lecę. Dobra, ograny jestem, wilk. Uciekamy. Ty jakiś mądry jesteś. Ty dobrze mnie z tobą wysłali. Dobra, mordeczki, biorę deski, idę ulepszać bazę. Cupło, korzeń mamy, deski mamy, granit mamy. Jesteście gotowi? Oczywiście. O, jesteśmy gotowi, nie mogę się doczekać. Pyk. Czwarty poziom! Czarujące łóżko jakieś można zrobić. Co ty gadasz? No to robię czarujące łóżko, stary! Czarujące łóżko. To dla króla? O, zmatysz mnie, no nie, no się pierdzielił tutaj, a ja znowu w szopie będę leżał. Ej, a co do Kepcia, to nie martwimy się trochę, że ich tak długo nie ma? A, to dziwne, no. Ja to nawet jestem trochę szczęśliwy. Jak mnie nie było, też tak mówiłeś, farmer? Nie, no ciebie to ja szukałem, cały sprzęt wyposażyłem wszystkich, tak? No. No szukałem, to za dużo powiedziane, na nieraz do jaskini nie wszedłeś. To jest farmer! Chyba ktoś pomocy potrzebuje. Ty, co tu się dzieje? Hejka, farmer, ty to nie Smarty! Ty, też myślałem, że to Smarty na początku. Ej, weź tą paka. Powiemy, że tyle znaleźliśmy w tych skrzynkach. Żeby wykopać marmur, potrzebujemy ten lepszy, niepospolity kilof. A żeby go zrobić, trzeba kij z cupło korzenia. Także ja idę do tartaku. Rób kij. Elo! Wow, ty, co jest? Co ty tutaj przyniosłeś? O, ty macie, co ty niesiesz w ogóle? Dobra, wale w twoją żonę. Nie, co ty robisz? Ty jesteś niepoważny. Mati, trzymaj moje cupło korzenie. Dobrze, panowie, tworzę wam kilofy. Jeden, drugi,
O, mam, dziękuję. Panowie, plan jest prosty. Lecimy po marmur, mamy kilofy, także powodzenia. No, powiem ci tak, Jacob cię trochę wyrolował i se poszedł do jaskini, bo ty i tak podobno do niej nie wchodzisz z niewiadomych przyczyn. I ty ze mną budujesz teraz, rozbudowujesz wiosteczkę. I teraz tak, mam zadanie dla ciebie pilne. Tu od tej strony, płotkiem dookoła, po granicy wioski. Przygotuj pochodnie. Mam. Wchodzimy. I czego szukamy? Marmuru, mamy od razu marmur, zobacz. Wow, ty faktycznie jest marmur? Ty, ale to wytrzymałeś. Małe. Ale jaka będzie piękna wioska. Skakujemy? Skakujemy, chłopie. Kolejny raz w jaskini. Mam flashbacki z przeszłości, no ale może teraz będzie trochę lepiej, no. Zobaczymy. Ja już widzę pierwszy marmur. I co, z tego marmur wypada? Patrz, dostałem 7 marmuru. 7 marmuru z takiej jednej skałki? Jak my to pozbieramy, to taką bazę zrobimy, że jest hit. A zobacz to, nie? Tutaj mój kefcie cały czas za nim biega i nas osłania, więc wynajmę nam ochroniarza. Farmer to będzie zadowolony, co? Dziadek. Dziadek to pewnie śpi tam na łóżku. No właśnie, Manojek też śpi, nie? Są dwa dziadki. A skąd takie wezmę takie płotki piękne? Stąd po prostu rozwalę i tam postawię, tak? To postawione dopiero, co robisz? Co robisz? No, kop, Mati, a ja zbieram. Pyk, pyk. No mega. Pomóż mi tu, bo mnie tu skorupiaki pakują. Uważaj. Ładuj go. Dawaj. Dostał, go. Ma mało. Zobacz, ile u mnie tutaj jest. Ja cię kręcę. Wow, tu ciebie jeszcze jest ten marmur? Ja myślałem, że tylko tutaj tak będzie. Chyba trafiliśmy jaskinię z marmurem. Złoto żyłe, no. Buduj schodki i marmurek farmimy. To mi się podoba. I kolejny. Ten kamyczek i wracamy. Dobra, wracamy. Nie mamy już kilofów. Ej, teraz się nie zgubimy, prawda? Nie. Daleko się nie zagłębiliśmy. Spokojnie. Ja mam pamięć flopera, ryby. Ej, ale stary, ja nie wiem, czy jest sens stawiać tych płotków. Bo patrz, możemy zrobić tak, że zamiast płotków i teraz tu jakbyśmy dali pyk, patrz, pyk i możemy sobie postawić, o, pyk. No klasa to jest, klasa. No lepiej takie to wygląda. To na zagrodę, do jakichś zwierząt, a nie do zamku. Na też mi się tak wydaje. No to do roboty. No to jedziesz. A ja postawię kolejny domek nam tutaj. Mam wyjście. Idę. Wychodzimy. Jak dobrze. Lesia już czeka na zewnątrz. Ja myślę, że Smarty to oszaleje, jak zobaczy, ile my mu tutaj te maski przynieśliśmy. Na pewno. To też tak myślę. Ja stawiam kolejny domek, bo na pewno nam się przyda trochę więcej miejsca, jak już wioskę sobie ulepszymy i zaczynamy budowę. Tu, Kepciu, pierwsza wywrotka była. Tak, pamiętam. Śniła mi się już raz. Witamy, dziadku, witamy. Nie spaliście? Nie spaliśmy nic. Witamy serdecznie. Patrz, ile mamy marmuru. Patrz, trzymaj, farmer, trzymaj. Ty, kurde, dużo tego. A ja nie mam tyle miejsca w kieszeni. Patrz, co on buduje, jakieś w ogóle ten ogrodzenie bonusowe. Teraz to już żaden szkielet nam w nocy nie przeszkodzi. No i super. Czemu zniszczyłeś mój płotek? Dziadek tak kazał. Dziadek, dostawę mam. Dziadek, mamy 80 marmuru. O, zarobiście do skrzyń wszystko. 80, amatorzy. Ja sam miałem 64. Patrz, stary, a jakbyśmy tutaj postawili takie, wiesz, wieże, żeby obserwować, co się dzieje, wiesz, za ogrodzeniem. Takie łucznicze, byśmy tu z kuszami stali, gościu. Patrz, no, co o tym sądzisz? Nie no, super. Ty, a jak są takie schody, to może Skybase. Skybase? Skybase. Raz, dwa, da się. Lecimy, ogień. I już wiemy, co robimy w kolejnym odcinku. No to co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.